Jesteśmy akurat w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rozważamy problemy rodzin w Europie, ale chciałbym przy okazji zaprosić Państwa do tejże Warszawy na 12 maja, kiedy to zapowiedział swoją wizytę w Polsce pan Ted Maloch. Postać dość osobliwa, bo to jest człowiek amerykańskiej dyplomacji, przewidywany przez prezydenta Trumpa na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. Mówimy Ted Maloch, tak po amerykańsku, ale to jest Theodore Maloch z rodu Rooseveltów, zacnego rodu amerykańskiego, zasłużonego dla amerykańskiej dyplomacji. Człowiek, który nie ukrywa, że ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich to on już jako dyplomata wojował i bardzo skutecznie. Więc relacje ze Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich też będzie umiał prowadzić i będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić. A to jest dość dla nas instytucja opresyjna, więc bardzo możliwe, że będziemy się cieszyć sympatią amerykańskiej dyplomacji w naszych poczynaniach. Więc być może Amerykanie przez Teda Malocha zechcą ujawnić swoje relacje, choćby po części, swoje relacje i swoje plany i zamierzenia w stosunku do Unii Europejskiej, od której funkcjonowania w końcu naprawdę nasze życie zależy w bardzo poważnym stopniu. I jak widzę, zainteresowanie tą wizytą polskiego establishmentu jest dość duże. Mamy stronę internetową, na której można się zarejestrować do uczestnictwa. Wizyta będzie w polskim Sejmie, konferencja prasowa z udziałem wielu zacnych polskich polityków i publicystów. Serdecznie zapraszam na 12 maja do Warszawy, do Sejmu.